Skupiając się na sobie, na szczegółach dotyczących siebie samego i najbliższego otoczenia, zamiast przybliżyć i zainteresować Państwa, odniósłbym zupełnie odwrotny efekt. Nie będzie to spotkanie wokół mnie i ten co nieco o sobie ograniczę tylko do kilku najważniejszych kwestii, które prowadzą mnie do tego, czym obecnie się zajmuję. Pod kierunkiem reżysera Edwarda Garwolińskiego stawiałem pierwsze kroki na deskach sceny. Po kilku latach występowałem w spektaklach reżyserowanych przez Krzysztofa Czekajewskiego. W teatrze grałem w tym zespole ponad 10 lat. Później razem już z aktorami z ATM cyklicznie występowaliśmy w programie Szymon Mówi Show w Kanał Plus. Oraz kiedy zacząłem współpracę z WOT, późniejszym TVP3 i obecnym TVP Info, występowałem w różnych scenkach. Dwie strony kamery, ponieważ z czasem to ta druga strona za kamery stała się moim miejscem, w którym pozostaję do dzisiaj. Najważniejszym dla mnie momentem jest ten, kiedy podjąłem decyzję o podążaniu też tą drogą. Karate, czyli drogą doskonalenia się. Od blisko 15 lat fascynuję się filmowaniem i od pierwszych nagrań pod koniec lat 90. ciągle staram się doskonalić swój warsztat pracy z kamerą. Każde nagranie to nowe wyzwanie i doświadczenie, które utrwala się w mojej pamięci, jak również staje się trwałe w postaci zarchiwizowanego, gotowego filmu, do którego zawsze można wrócić. Wiele początkowych nagrań posiadam jeszcze w formie zapisanych kaset SVHS. Ksiądz Twardowski jest rektorem naszego kościoła, ale przede wszystkim jest wielkim darem dla nas. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Poezja księdza Twardowskiego może nas na pewno wszystkich nauczyć przede wszystkim wiary w dobroć Boga. Przynależąc jednocześnie do grupy teatralnej, razem z udziałem moich przyjaciół ze sceny nagraliśmy pierwszy film Hiena. Następną realizacją był film Afekt. Nie było berberysu, to dałyśmy odrobinę bałkłaka i szakłaka. Film opowiada historię głównego bohatera, który pomagając innym, nie jest w stanie sam sobie pomóc. To ty śmierć tylko dajesz? Daję to, o co proszę. Zatem miłości pragnę. Chcę też wspomnieć o filmie dyplomowym, który również prezentowany był na dużym ekranie w Poznaniu po zakwalifikowaniu się do kolejnego międzynarodowego festiwalu of cinema. Za co? Najważniejszym doświadczeniem pracy z kamerą jest niewątpliwie kilkuletnia współpraca z telewizją. Początkowo nosząc statywy, z czasem oświetlając plan zdjęciowy, realizując dźwięk, później i pracując już jako operator kamery, nauczyłem się najwięcej. Nagrywaliśmy różne programy, każdy dzień zdjęciowy przynosił i uczył czegoś nowego. Pracę dla telewizji zakończyłem, otwierając własną firmę realizującą nagrania reporterskie i dokumentalne. Tematem reportażu może być wszystko. Jednak w swojej pracy ukierunkowałem się na relacjonowaniu z wydarzeń, uzupełniając materiał filmowy o wypowiedzi i wywiady osób związanych z danym tematem. Fotografia dla mnie to ulotność chwili zatrzymana w obrazku, by powracać do niej w nieskończoność, kiedy tylko chcemy.
Prowadzenie zajęć fotograficzno-filmowych stało się dla mnie nowym wyzwaniem i czymś ważnym. Skamerowałem! Do góry. W ramach zajęć filmowych realizowany jest również film pod tytułem Konferencja Żar. Pełni autorski projekt od pomysłu do dużego ekranu, zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, które poświęcają swój wolny czas, przyczyniają się do jego powstania. W międzyczasie nagrywana jest też ścieżka audio przez grupę wokalno-muzyczną Goku. Łączy w sobie elementy zarówno komedii, jak i dramatu.